Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stary Ksyrelini. Po godzinach znamy już rozstrzygnięcia ćwierćfinałów, wiemy kto z kim zagra w półfinale. A dzisiaj moim gościem jest Maciek Grecki. Witam Cię Maćku bardzo serdecznie. Maciek, pierwsze pytanie o te spotkania ćwierćfinałowe. Były one zacięte i w, możemy powiedzieć, dwóch spotkaniach było blisko sensacji. Chodzi tutaj o spotkanie Skody z Unisławiem, gdzie po pierwszej połowie było 4-0. No i spotkanie drużyny Rafnik Stal Witkamy do świecie i z WSD Twoją Szkołę Grudziądz, gdzie bramkę dającą tą dogrywkę zdobyli zawodnicy ze świecia dopiero na minutę i kilkanaście sekund przed zakończeniem tego spotkania. No dokładnie, w tych dwóch spotkaniach zobaczyliśmy aż cztery dogrywki. Dwie w jednym spotkaniu, dwie w drugim. Może zacznę od spotkania pomiędzy Skodą a Unisławiem. Tak jak powiedziałeś, 4-0 do przerwy. Chyba mało kto wierzył, że zespół jeszcze Jurka Siemieńskiego zdoła się podnieść i powalczyć w tym meczu. Jak się okazało, chyba w pierwszych 4 minutach, w drugiej połowie dwa trafienia przywróciły tą wiarę i do samego końca no, zespół tu z Unisławia chyba prowadził tą grę. Efektem była pierwsza dogrywka i w drugiej dogrywce już takie przypieczętowanie tego zwycięstwa. Kilka może też decyzji tutaj sędziowskich, troszkę krzywdzących zespół z Grudziądza, no ale tutaj nie rozmawiajmy o tym, mecz się zakończył, no już wszystko poszło w świat, no nikt tego nie odwróci. Drugie spotkanie, czyli WSD Twoja Szkoła, a zespół Rafmiksu, to już kolejny raz, można powiedzieć, taka mała trylogia nam się robi i kolejny raz zespół WSD no nie dostaje się do tej gali finałowej. Takie małe fatum nad chyba wszystkimi zespołami z Grudziądza. No, jeszcze żadnej się nie udało w tym finale wielkim w najlepszej czwórce występować. Może dopiero za rok w kolejnych spotkaniach, które widzieliśmy. Może zacznę od tego, które się przed chwilką zakończyło, czyli Eurodrup, Toruń, Agresta Świecie. Najbardziej chyba jednostronny, mimo tego, że zespół Gresty postawił się troszeczkę popularnym kurczakom. Nie wystarczyło to. Debiut w drużynie z Torunia Klaudiusza Hirsza, jedynego Polaka, który strzelił bramkę w Lidze Mistrzów, w Lidze Futsalowej, także na pewno osobowość wielka na hali w Świeciu. I ostatnim spotkaniem, które widzieliśmy, to były derby bydgoskie MDD SPX FT Bydgoszcz kontra Bora Bora. Na początku zespół Bora Bora prowadził 2-0, potem MDD dogoniło i im dłużej ten mecz trwał, to im, no, tym bardziej ta przewaga zespołu Marcina Gruszyńskiego była widoczna. No, zespół Bora Bora chyba największy przegrany całego sezonu, tak mi się wydaje. Sprostuję Ciebie tak na szybko. Była już grudziądzka drużyna w gali finałowej. Czwarta edycja Stale X Ligi, Ochapki Grudziądz. Drużyna, która obecnie jest jako, można powiedzieć, Skoda. Tak, więc mieliśmy już jedną grudziądzką drużynę, ale nigdy w WSD nie było w gali finałowej. Wcześniej jako Kasus, jako Twoja Szkoła, nigdy się to nie udawało. Zawsze jednak czegoś brakowało, no ale były to na pewno bardzo dobre spotkania. No i to nam zwiastuje, że w półfinale będziemy mieli tutaj na pewno wielkie emocje. Para pierwsza, drużyna Rafnik Stal Witkam na świecie, Unisław Team. Tydzień temu podczas turnieju Redcon Futsal Cup drużyna Rafniksa w bardzo słabej formie bardzo szybko pożegnała się z tamtymi rozgrywkami, no ale widać, że przez ten tydzień wyciągnęli konsekwencje ze swojej gry zawodnicy ze świecia, no i będą jednym z tych faworytów do triumfu w tym całym sezonie Stalex Ligi już na samym zakończeniu. Warto też wspomnieć, że w tym turnieju Redcon Futsal Cup w zespole Rafmiksu wystąpiło kilku zawodników na co dzień grających w zespole Unisławia. Mówię tutaj o Rafale Szatkowskim, o Marcinie Janusie. Miał też zagrać Mateusz Komór, nie wystąpił. Na pewno tutaj też takie mniejsze zrozumienie w związku z dojściem tych dwóch zawodników. Całkowicie inne czwórki trzeba było już poukładać, że też na pewno miało wpływ na tą gorszą dyspozycję. Zespół Rafmiksu myślę, że od dłuższego czasu jest troszeczkę poniżej formy. Nie prezentuje
się na tyle, żeby móc moim zdaniem powalczyć tutaj z głównym faworytem do zwycięstwa, jakim jest zespół toruńskiego Aerodrobiu. Nie zdziwiłbym się naprawdę, gdyby w tym półfinale okazało się, że to zespół z Unisławia okaże się w tym dwumeczu lepszy. Druga para, czyli FTM DD Bydgoszcz, właśnie Eurodrób. No mecz zespołów typowo futsalowych, jakim też oczywiście jest zespół Unisławia. FC Bydgoszcz, która występuje, zadebiutuje w tym tygodniu w drugoligowych rozgrywkach. No i zespół FC Toruń, który bardzo solidnie zmierza tutaj do awansu do ekstraklasy. Mecz na pewno będzie, dwumecz będzie na pewno taką wielką gratką dla wszystkich kibiców. Te rozstrzygnięcia już niedługo, tak samo jak gala finałowa, ale czekają nas również ze spotkania ćwierćfinałowe w Pucharze Stalex Ligi. No i może dojść do tego, że drużyna Eurodrobiu w tym sezonie ze Świecia wyjedzie z podwójną koroną. Nawet z potrójną, bo jeszcze super puchar. No jest to całkiem możliwe. Tutaj no na pewno jeszcze karty nie wszystkie zostały rozdane. Ja jeszcze może troszeczkę chaotycznie, ale przejdę do tematu, jeżeli chodzi o zespół Unisławia. Warto też zauważyć, że w pierwszym meczu półfinałowym nie wystąpi Mateusz Komór, który będzie pozował za żółte kartki, także na pewno też to taki mały plusik w kierunku zespołu z Rafmixu. Dzisiaj nie wystąpił Szatkowski, siedział tylko na ławce. Wiesz, co tam się stało? Nie wiem, ale kiedyś rozmawiałem dobry tydzień temu z Rafałem i uskarżał się na jakiś drobny uraz. Może to jeszcze go doskwiera, może jest to jakaś inna decyzja. Dobrze, takie króciutkie twoje typy na te pierwsze dwa spotkania. Wytypuj dwa wyniki. Pierwszy mecz Rafmix Unisław i Eurodrop PSPX FTM DD Bydgoszcz. Mówimy o dokładnych wynikach? Kurczę, to no, wielka bukmacherka nam się tutaj robi. No to powiem tak. Myślę, że mimo braku Mateusza Komura w tym pierwszym spotkaniu Unisław wygra z zespołem Rafmixu 4-2, a w drugiej parze Toruń Eurodrop pokona FTM DD Bydgoszcz 3-1. No dobrze, sprawdzimy to za tydzień. Będzie materiał wideo, więc nie będziesz mógł jakby coś się tego wyprzeć. Dziękujemy Państwu za uwagę. Maciej Giocki, Adam Nowakowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.